Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Spotkaniu bardzo ważnym, dotyczącym przyszłości nas wszystkich, kochani, całej Polski, jak również świata. Bardzo Was proszę, byście wszyscy zostali do samego końca na tym nagraniu. To jest niezwykle, kochani, ważne. Zostańcie tutaj. Do samego końca wysłuchajcie tego wszystkiego, co mam Wam do przekazania. Jest to naprawdę niezwykle, niezwykle, kochani, ważne. Oczywiście, na początku, kochani, tradycyjnie musimy dokonać tutaj pewnego aktu. Aktu pięknego. Jest on naszym największym, kochani, zadaniem w tych obecnych czasach. Miłość, kochani. Proszę, by każdy z Was teraz pod tym nagraniem w komentarzu wpisał słowo miłość. Bardzo Was proszę, wpiszcie w komentarzu słowo miłość i jak będziecie ją wpisywać, te słowo miłość, to poczujcie, kochani, jak ta miłość wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które zostały dotknięte przez różne kataklizmy, przez różne działania wojenne. To jest, kochani, niezwykle ważne, byśmy tym właśnie osobom nieśli jak największe wsparcie. Bardzo Was, kochani, o to proszę. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam przekazać bardzo ważną informację. Niezwykle ważną. Oczywiście też bardzo proszę wszystkich, którzy trafiliście tutaj pierwszy raz, którzy pierwszy raz słuchacie tych moich słów na tym kanale. Bo wiem, że na każdym nagraniu jest bardzo dużo osób nowych. I naprawdę te wszystkie orędzia, kochani, które ja tutaj publikuję, one dotyczą przyszłości, kochani, naszego narodu i tych wielkich zmian, które niebawem, kochani, niebawem nastąpią. Więc bardzo proszę, jeżeli możecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Bardzo Was proszę z całego serca, jak również polubcie to nagranie, żeby więcej osób mogło je zobaczyć. To jest, kochani, niezwykle, niezwykle ważne. Chciałbym Wam dzisiaj podać bardzo ważne ogłoszenie. Ogłoszenie naczelnika państwa polskiego, regenta Jezusa Chrystusa. Jest to ogłoszenie z numerem 4 na 2024. Proszę Was o wysłuchanie. Szczęść Boże, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. List ten pisze do Was w ramach kolejnego ogłoszenia jako naczelnik państwa polskiego. Wypełnia się właśnie wola Boża, co związane jest z tym, iż to nagranie odsłuchają już za chwilę miliony Polaków, by zapoznać się z tym, co mam do przekazania światu. Zapewne wielu z Was jest teraz pierwszy raz na tym kanale, więc chciałbym Wam przekazać najważniejsze przesłanie dotyczące mojej działalności w najbliższym, jak i tym przyszłym czasie, już w nowej erze Ducha Świętego. Najważniejsze dla mnie zadanie na obecny czas to ochrona Polski przed zbliżającą się trzecią wojną światową. Pragnę ochronić wszystkich Polaków przed tym dramatycznym wydarzeniem, które jest zaplanowane przez siły ciemności, tak zwany tajny rząd, który ma na celu zmniejszenie populacji ludzkości, a pozostałą część zamierza całkowicie zniewolić. Dla osób, które nie są świadome tego, jakie obecnie dokonywane jest morderstwo na ludzkich istotach, to odsyłam Was na grupę facebookową o nazwie Naczelnik Państwa Polskiego / Boże Prawo w Polsce. Linki będą zamieszczone pod tym nagraniem. Na wspomnianej grupie opublikowanych jest pierwsze 5 moich dekretów, w których opisałem, co natychmiast musi zostać zaprzestane w Polsce, ponieważ o wielu rzeczach, które dzieją się w naszym kraju, jak i innych krajach, nie macie pojęcia. Dokonywane jest ludobójstwo na masową skalę. Wszystkie te zbrodnicze wybryki zostaną natychmiastowo zaprzestane na mocy moich dekretów. Niestety, konsekwencją tych barbarzyńskich działań, które są obecnie dokonywane, jest to, iż wielu Waszych członków rodzin odeszło z tego świata, a prawdziwe przyczyny ich odejścia nie zostały Wam ujawnione. Wiele faktów, zarówno w Polsce, jak i innych krajach, jest zatajanych.
Muszę powiedzieć to wprost kolejny raz. Dokonywane jest masowe morderstwo na ludzkości i czas zaprzestać ten bestialski proceder. Polska jako naród wybrany przez Boga za to przede wszystkim, iż uznała Jezusa Chrystusa na króla Polski i za swoją wiarę, będzie przykładem dla innych narodów. Wiele państw będzie brało z nas przykład. Niestety, zdaję sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi jeszcze żyje w nieświadomości. Stan ten bardzo szybko ulegnie zmianie. Wolą nieba jest moja misja w narodzie polskim w roli regenta króla Polski Jezusa Chrystusa jako naczelnik państwa polskiego. Nasz kraj, co dotyczy również innych narodów, nie jest poprawnie prowadzony, a za sprawą tego, iż nie jest wprowadzone Boże prawo i panuje wielka niesprawiedliwość. Oczywiście nie zamierzam tutaj osądzać w tym miejscu rządzących, ponieważ oni robią co mogą, by w pewnym zakresie poprawić ten stan rzeczy według swojej wizji funkcjonowania państwa, lecz ogromnej zmiany wymaga cały system zarządzania narodem, jak również narodami. Jeżeli byśmy wzięli opcję, w której Polska by nie przyjęła Jezusa Chrystusa na króla Polski, to nasz kraj wpadłby w ogromne tarapaty i zostałby zniewolony, jak inne narody, po wielkim konflikcie zbrojnym, który ma nastąpić. Polska dostałaby się w szpony antychrysta i nie byłoby już ratunku dla Polaków. Zapewne po tych wielkich wydarzeniach, które dotyczą III wojny światowej i zapowiadanych kataklizmów w Polsce, zostałaby nas garstka liczona w kilku milionach Polaków. Niewielu zdaje sobie sprawę, dlaczego wybuchła I i II wojna światowa. Ma to również związek z tym, dlaczego planowana jest ta trzecia, która jest przed nami. Powierzchowne powody podawane ludzkości są fikcją i niewielu zdaje sobie sprawę z tła i demonicznych sił, które mają katastroficzny plan wobec naszej planety i cywilizacji jej zamieszkującej. Musicie wiedzieć, iż w działaniach wojennych zostanie niebawem użyta bomba jądrowa, ale tylko dzięki uznaniu Jezusa Chrystusa na króla Polski te zagrożenie ominie nasz kraj. Lecz będziecie świadkami tego, jak ta wysoce niszczycielska siła zostanie użyta w działaniach zbrojnych. Tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu, o którym wspomniałem na początku. Moim głównym zadaniem na obecny czas jest ochrona Polski przed III wojną światową i masową zagładą Polaków. Daję wam wszystkim gwarancję, iż mimo tego, że moja rola w tym wszystkim może być dla was zaskoczeniem, to dzięki mojej misji, która podyktowana jest przez niebo i Jezusa Chrystusa, nasz kraj zostanie ocalony i żadna broń nuklearna nie dosięgnie naszego terytorium. Głęboko wierzę, iż po wojnie nasz naród stanie się o wiele silniejszy i choć w małym stopniu zmieni się mentalność Polaków, mam tu na myśli poprawę relacji międzyludzkich i powrót dawno niewidzianego braterstwa. Oświadczam też, iż najważniejszym aspektem jest ochrona waszego zdrowia i życia i to jest największy priorytet. Lecz musicie być świadomi faktu, iż sama wojna może wpłynąć ogromnie na funkcjonowanie gospodarek państw na całym świecie, co dotyczy również Polski. Może nastąpić wiele negatywnych wydarzeń, które będą skutkować brakiem dostępu wielu produktów. Jest to mało prawdopodobne, ale może być też tak, gdzie wielu z was nie będzie mogło iść na przykład do pracy. Wasze dzieci nie będą mogły iść do szkoły. Tu musimy być jako społeczeństwo przygotowani na wiele scenariuszy, bo skutki ogólnoświatowego konfliktu mogą być dla nas nieprzewidywalne, lecz pragnę was zapewnić. I taka jest wola nieba, że nikomu chleba, kochani, nie zabraknie. Głodni na pewno nie będziecie chodzić. Najważniejszym zadaniem dla was już teraz jest to, żebyście się bardziej szanowali każdego. Nieważne, czy to ktoś z waszej rodziny, sąsiad, czy napotkana na ulicy osoba. Każdego macie traktować z miłością, nawet tych, którzy uczynili wam kiedyś, kochani, krzywdę. To jest najważniejsze w obecnych czasach. To jest niezwykle, kochani, ważne. Musi nastąpić zmiana świadomości naszego społeczeństwa na bardziej pozytywną.
Polskę czeka wspaniała przyszłość. Będzie ona przewodzić innym narodom w nowej erze i poszerzy znacznie swoje granice, będąc największym krajem w Europie. To w niej będzie duchowe centrum świata i na tronie Piotrowym zasiądzie znów Polak, jako ostatni już papież w dziejach ludzkości. Pragnę wam przedstawić teraz pokrótce, jakie rzeczy planuję wprowadzić w przyszłości lub jakie naprawić w naszym narodzie. Zawarte tu pojęcia pochodzą z wizji, jakie otrzymuję z nieba i które są mi przedstawiane już od wielu lat. Wizje te dotyczą czasami małych i czasami wielkich spraw. Przejawiają się w formie efektu końcowego, jak też w fazie wprowadzania danych zmian w życie i możliwości, by taki efekt końcowy osiągnąć. Pierwsze, pełna intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, przyjęta przez rząd Polski w całości i Episkopat. Numer 2. Ochrona Polski przed III wojną światową i kataklizmami. Natychmiastowe, to jest numer 3, kochani. Natychmiastowe usunięcie barbarzyńskich procederów, które mają miejsce w Polsce i doprowadziły już do śmierci i utraty zdrowia wielu ludzi. A co jest niestety zatajane. Czwarte. Wprowadzenie w Polsce systemu ratunkowego dla około 23 milionów Polaków, którzy zostali oszukani w wiadomy sposób i grozi im śmierć. Ale jest dla nich ratunek i postaram się każdemu pomóc przez polecenie podane z nieba. O co tu chodzi dokładnie? Jest to opisane w dekrecie numer 2 na 2024, dekret Naczelnika Państwa Polskiego. Pomoc ta będzie również przekazana, co nie będzie łatwe oczywiście, będzie przekazana również dla osób za granicą z innych państw. Jeżeli chodzi o ten dekret z numerem 2 na 2024, on jest dostępny na grupie Naczelnik Państwa Polskiego Boże Prawo w Polsce. I linki do tej grupy, jak i do grupy forum, są dostępne pod tym nagraniem. Zapraszam serdecznie i przypominam, kochani, zaraz przejdę do reszty. Bardzo was proszę, byście pomogli mi w tym wielkim dziele, kochani. Dla Polski, jak również dla całego świata. Proszę, polubcie to nagranie, żeby więcej osób mogło je zobaczyć. Bardzo was o to proszę z całego serca. Polubcie, kliknijcie tego kciuka w górę. Druga rzecz, jeżeli nie subskrybujecie kanału, bardzo proszę, byście go zasubskrybowali, żebyście byli na bieżąco z tymi apelami, które publikuję. Bardzo was o to proszę. Numer 5. Wprowadzenie szeroko zakrojonych działań mających na celu wielką wspólną integrację narodu polskiego. Sprawienie, by ludzie bardziej się szanowali i pojawiło się w naszym narodzie dawno niewidziane i zapomniane braterstwo, jak i miłość. Szóste. Wprowadzenie prawa Bożego w Polsce w szerokim zakresie. Siódme. Odnowa kulturowa narodu i powrót do dawnych tradycji. Tradycji niestety już zapomnianych. Ósme. Połączenie i przeplecenie pewnych rzeczy z przeszłości z tymi, dotyczącymi czasów obecnych, o największym znaczeniu dla naszego dziedzictwa. Temat ten wymaga szerszego omówienia w innym czasie. I dziewiąte, tu jest informacja. Opisany program jest programem po prostu podstawowym i na tym będzie trzeba się skupić w pierwszej kolejności. Na grupie Naczelnik Państwa Polskiego, myślnik Boże Prawo w Polsce, to jest grupa na Facebooku, opisałem inne zagadnienia, tam jest chyba 40 pozycji, które będą wprowadzane i będą bardzo rozszerzone na inne aspekty życia każdego człowieka i to będzie dopiero wprowadzane, ale najważniejsze jest, żeby, kochani, ratować też ludzi przed tym, co nas wszystkich czeka. I ratować ludzi. 23 miliony, kochani, Polaków zostało oszukanych. Zostało w bardzo perfidny sposób oszukanych. I trzeba tych ludzi, kochani, uratować. I tego dokonamy wszyscy. Bardzo was proszę, wyślijcie również tą miłość, kochani, innym. Wpiszcie w komentarzu słowo miłość. Proszę, polubcie to nagranie. I bardzo też was proszę, jeżeli możecie mi pomóc w tej wielkiej, kochani, misji, jeżeli możecie wesprzeć tutaj mój kanał, bardzo was proszę, kochani, o wsparcie. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w opisie. Bardzo wam dziękuję, życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.